Rozmowa poranka. 8.12 już na zegarach Radia M, a teraz z nami Izabela Domagała, były członek zarządu województwa śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć tak na początek trochę pół żartem, pół serio, czy już jacyś producenci niszczarek się do Pani zgłosili z propozycjami reklam, no bo tyle tego Pani podobno poniszczyła, że no fajna by była taka reklama, że mnóstwo zniszczonych worków w kilkanaście, czy tam w kilka nawet godzin. Jak to było z tymi właśnie? Przyznam szczerze, że gdybym wiedziała, że może taki producent się zgłosić, to pewnie bym użyła takiej niszczarki, natomiast tamtego dnia żaden dokument nie został zniszczony, dlatego że sesja trwała prawie do godziny 12, a nasza kadencja kończyła się o godzinie 12, więc tak naprawdę ja, zostawiając wszystko, wyszłam z tego gabinetu. Nasze telefony komórkowe zostały poblokowane, więc nawet nie było możliwości, żeby się spakować. Przyznam, że w tym gabinecie również została moja rodzinna pamiątka, chyba jej nigdy nie odzyskam. Natomiast żeby wytłumaczyć, myślę, naszym słuchaczom, szanowni państwo, jesteśmy w urzędzie. Urząd Marszałkowski jest instytucją. Wszystkie dokumenty, które trafiają do urzędów, jakiegokolwiek, są rejestrowane, są w tak zwanym elektronicznym obiegu dokumentów, więc w urzędzie nic nie ginie, to jest pierwsza rzecz. Nawet gdyby cokolwiek zostało wrzucone do niszczarki, to jest to do odtworzenia. Dwa, jeżeli w naszych gabinetach były, nie wiem, kopie prezentacji czy jakieś notatki nasze, które my jako członkowie zarządu, jeżdżąc na różne spotkania, w różnej tematyce przygotowujemy, to czy to jest dokument? Myślę, że nie. To jest po prostu brudnopis, notatka dla nas. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakieś celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd o rzekomym niszczarki. Dokumentów. Jeżeli ktoś porządkuje swój gabinet i ma u siebie jakieś notatki, to chyba to jest naturalne. Natomiast żaden dokument nie został zniszczony, dlatego że, tak jak powiedziałam, do członków zarządu dokumenty, które trafiają do gabinetów, one są w specjalnych teczkach, są podpisywane i tego samego dnia najczęściej wychodzą do wydziałów merytorycznych. I zapewniam Państwa, mówię to ja jako stary urzędnik, że w gabinetach marszałków, członków zarządów czy wicemarszałków nie jest prowadzona żadna dokumentacja w jakiejkolwiek sprawie, bo to jest po prostu niemożliwe. To się dzieje w departamentach poszczególnych w Urzędzie Marszałkowskim, więc bardzo mi jest przykro, że tak atakuje się kobiety w internecie. To jest po prostu trzy świstwo. Worki miały być. Tutaj tak cytuję depeszę PAP-u, gdzie wypowiada się rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka. Trzy worki wskazywały i zawartość wskazywała, że były to rzeczy od pani Domagały. Było tam kilka dokumentów, które powinny być zarchiwizowane. No i tutaj pytanie, kto mówi prawdę, a kto kłamie? No bo jeżeli to są insynuacje, tak jak powiedziała też... A co znaczy miała być zarchiwizowane? Czy to była jakieś dokumenty przygotowane przez departament do jakiejś prezentacji, do spotkań, które my mamy? Co znaczy miały być zarchiwizowane? Ja przypomnę, że są procedury w urzędzie, że ja opuszczam swój gabinet, to jest chyba jakaś komisja, są jakieś zachowane procedury. Ktoś powinien odebrać ode mnie moją pracę. Ktoś powinien przygotować mi jakiś protokół zdawczo-odbiorczy. To nie zostało zrobione, tylko po prostu zostaliśmy, tego samego dnia wyszliśmy. Ja przypomnę Państwu, że od 21 listopada ja w ogóle nie byłam w urzędzie. Nikt nawet do mnie nie zadzwonił, żebym mogła, nie wiem, wejść do gabinetu, posprzątać, wziąć jakby swoje nawet prywatne rzeczy. Więc no, to są dla mnie kompletne bzdury. Więc myślę, że pan Sławomir Gruszka powinien poczytać procedury i powinien wiedzieć, jak to się odbywa. 4 lata temu, szanowni państwo, było coś takiego jak przekazanie w cudzysłowie władzy. Teraz to się niestety nie odbyło, ale to jest kwestia jakiejś kultury politycznej. A jeżeli to jest nieprawda, to pani będzie dochodzić swojego dobrego imienia na drodze sądowej? No bo to dosyć poważne zarzuty jednak. Myślę, że to nie dotyczy tylko mnie, bo słyszałam, że w doniesieniach medialnych mówi się również o mojej koleżance z zarządu, pani Beacie Białowąs, więc myślę, że my to skonsultujemy i na pewno będziemy o tym mówić. Natomiast, no szanowni państwo, ja nie jestem pewna, jakie worki, gdzie się znalazły, co kto wrzucił do tych worków, dlatego że mnie tam nie było już od 21, a przypomnijcie państwo sobie, sesja trwała chyba do samej północy, więc my byliśmy cały czas z radnymi na dole, na sali sesyjnej, więc kto kiedy miał coś niszczyć? No umówmy się, dla mnie to jest, jeszcze raz powtórzę, wprowadzanie opinii publicznej w błąd. A jak wyglądała ta współpraca z panem marszałkiem? Bo pan marszałek mówi tak, 3 lata były bardzo dobre, a potem pojawiały się rysy, pęknięcia, no i potem już mówi, że ta współpraca właśnie w ramach zarządu była bardzo zła.
Myślę, że wynika to z tego, że my, mówię o naszej czwórce w zarządzie, my mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o samorząd. No pan marszałek raczej małe doświadczenie, no bo gdzie on je miał zdobyć, mówiąc wprost. Dlatego, że my prowadziliśmy swoje sprawy. Każdy z nas wiedział, co ma robić, więc my prowadziliśmy swoje projekty, nadzorowaliśmy swoje piony. Natomiast w którymś momencie pan marszałek zaczął się izolować. Ja nie wiem, czy to wynikało z tego, że coś go przerosło. No to jest moje zdanie na ten temat, bo myślę, że zawsze w samorządzie mówi się, że pierwszy rok to jest krytykowanie poprzedników, drugi rok to jakieś sprzątanie, trzecie przygotowanie projektów. No ja trochę inaczej pracowałam. Natomiast potem przychodzą kontrole, to jest naturalna rzecz. Kontroluje się osoby, instytucje, to jest naturalna rzecz, szczególnie spodziewaliśmy się tego po tych ciężkich latach pandemii i wtedy trzeba po prostu usiąść i merytorycznie odpowiadać na pytanie osób kontrolujących, doprowadzić i wyjaśnić wszystkie tematy, a nie zwalniać ludzi, którzy merytorycznie pracowali nad danymi tematami, bo dzisiaj w mojej ocenie i w tym ostatnim roku te wszystkie zwolnienia, które miały miejsce, dzisiaj nikt nie jest w stanie odpowiadać na pytania kontrolerów, bo tych osób po prostu nie ma. I ja się obawiam, że jeżeli my instytucjom kontrolującym nie odpowiemy właściwie, nie wyjaśnimy wszystkich tematów, wszystkich zawiłości, które wtedy miały miejsce, no to może to być, może się to skończyć z tym, że tak naprawdę tymi działaniami jest Urząd Marszałkowski, czy instytucje, które są kontrolowane, mogą być narażone na różnego rodzaju straty. O tych kontrolach także mówił i marszałek, między innymi w wywiadzie dla WP.pl i tutaj też do pani się odnosi w związku z wnioskami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mhm. Moja zastępczyni Izabela Domagała takie wnioski składała i byłem przekonany, że są poprawne, a później okazało się, że były źle skonstruowane i niekompletne. No to w samym tej wypowiedzi jest po prostu kłamstwo, dlatego że ja tych wniosków nie składałam. Składały je instytucje, organizacje pozarządowe, szpitale, czyli beneficjenci, którzy składali takie wnioski dla swoich instytucji, więc to, więc nie ja składałam. Osoby, które składają wnioski, są odpowiedzialne za te wnioski, które składają. A pan marszałek osobiście mówił pani, że coś jest nie tak? Absolutnie. Nigdy nie słyszałam o tym, żeby było coś nie tak. Dlatego jestem tutaj mega zdziwiona. Poza tym, patrząc na te kontrole wskazywane przez, między innymi, ja czytałam też wystąpienie NIK-u w tej sprawie, no ja się z wieloma tymi spostrzeżeniami czy z tymi uwagami się nie zgadzam, dlatego że podam Państwu jeden przykład. Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli mówi o tym, że podczas wymiany szybu windy, czyli to jest tak jakby wymiana drzwi w domu, jest potrzebne pozwolenie na budowę. Nie, Szanowni Państwo, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Natomiast rozumiem, że kontrolerzy NIK-u czy jakby inne osoby kontrolujące, no nie mają na przykład uprawnień budowlanych, więc wystarczyłoby po prostu to wyjaśnić. I tutaj mówi się o tym, że nie było dokumentacji technicznej, nie było budowlanej, dlatego że nie musiało jej być. Mówiąc wprost. No bo, Szanowni Państwo, jeżeli tutaj nawet w tym studio byłyby wymieniane drzwi albo okna, Państwo potrzebujecie pozwolenia na budowę? No w życiu. No jak nie ma ingerencji w samą bryłę budynku, to takiego pozwolenia, takie pozwolenie jest niewymagane. Poza tym beneficjenci, którzy składali do nas te wnioski, oni to musieli uzgodnić ze swoimi jakby lokalnymi urzędami, czy inspektorami nadzoru, czy z tymi wydziałami architektury, które w danym mieście są. I to oni tam pieczętowali, ktoś stawiał pieczątkę, ktoś, kto miał uprawnienia budowlane do tego, więc jak pracownicy w urzędzie mieli to sprawdzać? Poza tym kontrola też wykazała, że pan marszałek jako Chełstowski, jako pracodawca, no dopuścił w tym wydziale osoby, które nie miały kompetencji do sprawdzania tych wniosków, więc myślę, że no właśnie, przejdźmy może do tego, bo pan marszałek teraz dużo mówi o tym, co się tam działo w Marszałkowie, tak mówiąc kolokwialnie, no gdy to czytelnik czyta, no to mówi, ojej, co tu się w ogóle dzieje? To gdzie pan Panie świń, donosy, lata. Mentalny dziki zachód, poziom smrodu przekroczył wszelkie granice, mówi pan marszałek. Ale o sobie? No, trudno powiedzieć. On raczej mówi o tym, jak to wyglądało w zarządzie województwa, jak bardzo był zależny od decyzji Warszawy, z tego co Szanowni się Państwo, skarża. Ja jestem jakby tym, kompletnie tego nie rozumiem. No pan marszałek dzisiaj też mówi o tym, że on wraca do samorządu, ale gdzie on był przez ostatnie 4 lata? Przecież Urząd Marszałkowski to jest samorząd regionalny, to jest raz. Ja przez 4 lata, pracując w tym zarządzie, nie dostałam żadnej dyspozycji od kogokolwiek, czy to na poziomie rządowym, parlamentarnym, czy jakimkolwiek. Nikt mi nie mówił, co mam robić, dlatego że ja jako osoba z 15-letnim doświadczeniem, prawie 15-letnim doświadczeniem w samorządzie, ja dokładnie wiedziałam, co mam robić. To są procedury, to są ustawy, to jest praca na dokumentach, to jest terminowość, to jest KPA, no to kto komu coś mówił? Ja jestem dzisiaj zaskoczona, bo ja jestem, mogłabym powiedzieć, że jestem przerażona tym, że marszałek był ręcznie sterowany.
No on tak mówi o sobie, że ktoś mu coś kazał robić. No ja przepraszam bardzo. No ale ja sobie nie przypominam i też moi koledzy z zarządu, zresztą o tym rozmawialiśmy chwilę, no nikt nie dostawał żadnych dyspozycji z Warszawy. Wielokrotnie a w jakiej wskazywał sprawie? Na nieprawidłowości, natomiast dostawał odpowiedzi, tutaj cytuję z głowy pana marszałka, koalicja musi trwać. Szanowni Państwo, ale jak są nieprawidłowości, to każdy urzędnik i każda osoba, jeżeli stwierdza nieprawidłowości, a szczególnie funkcjonariusz publiczny, to takie nieprawidłowości zgłasza się do specjalnych organów, a nie skarży się, nie idzie się na dywanik i się nie donosi, i się nie skarży, i się nie płacze, bo ja tu jestem taki biedny. No, bądźmy, jakby zachowajmy się jak mężczyźni i stajmy w prawie. Urząd Marszałkowski, Województwo Śląskie to jest poważna instytucja, a dzisiaj mamy kogoś, kto płacze przez tydzień, jak to był ręcznie sterowany. Ja jestem zaskoczona, dlatego że przez 4 lata ja nigdy nie słyszałam o takich rzeczach, a teraz nagle po 21 listopada coś nagle się w głowie zmienia. Ulało się i trudno, też mówił pan marszałek, ale ja jeszcze zapytam o pani plany, bo różne w internecie krążą doniesienia. Będzie pani startować do parlamentu, czy też może zostanie pani, albo będzie chciała pani zostać prezydentem Bytomia? Myślę, że kwestia prezydentury Bytomia to był jakiś żart prima aprilisowy, więc absolutnie no, tego nie rozważam. A to było w kwietniu niedawno tego też roku. Na artykuł był ponawiany na jednym z lokalnych portali. Nie czytam tych lokalnych portali, przyznam, natomiast nie myślę o tym, co będzie za półtora roku. Bardzo dużo się jeszcze może zmienić. Przyznam, że to chyba nie jest czas, żebym ja dzisiaj mówiła o takich planach. Natomiast myślę, że teraz skupiam się na tym, żeby no niestety zaatakowana medialnie. Żałuję bardzo, że pan marszałek nie miał odwagi, żeby powiedzieć mi tego w oczy. No ja jestem tylko, nie powiem, że drobną, bo mam posturę swoją, natomiast jestem po prostu kobietą i potrafię ostro rozmawiać i potrafię naprawdę użyć swoich argumentów, czasami nawet w ostrych słowach. Natomiast przez 4 lata nic o tym nie słyszałam, tak? Więc a tutaj nagle słyszę, kiedy już mnie nie ma, kiedy już nie patrzy mi się w twarz, że ja coś złego zrobiłam. No jestem też porażona tym, że ostatnio przeczytałam, że nasz zarząd był niekompetentny. No, 20 lat doświadczenia pani marszałek Białową w samorządzie gospodarczym, ona też była pracodawcą. Panowie marszałkowie byli wiceprezydentami. Ja byłam urzędnikiem na stanowiskach i kierowniczych i teraz jako członek zarządu województwa przez 4 lata. A pan marszałek, no gdzie zdobył to doświadczenie? W świetlicy? No jednak był przez wiele lat radnym Rady Miasta, też z panem prezydentem Dziubą toczył boje. Ale bycie radnym, a bycie, wiecie państwo, właśnie to chciałam powiedzieć, bycie radnym, bycie urzędnikiem to są dwie różne rzeczy. Ja się kiedyś śmiałam, tak trochę żartobliwie mówiliśmy, że my jesteśmy jako urzędnicy szkoleni, żeby tak odpowiadać radnym, żeby nie odpowiedzieć. Natomiast dla mnie no też pan prezydent Dziuba, którego bardzo szanuję, też mówił o tym, że to co on przeżywał w Radzie Miasta, kiedy obecny był pan marszałek Chełstowski, że powiedzieć, że to była wojna, to jest mało. To jest chyba cytat zakończony. Więc no współczuję teraz takiej współpracy, więc wydaje mi się, że w samorządzie, przede wszystkim w jakiejkolwiek instytucji trzeba rozmawiać, trzeba współpracować. I trzeba wymieniać ze sobą jakieś poglądy, trzeba siebie nawzajem słuchać, bo samemu, przepraszam, ale można iść do toalety, natomiast w każdej innych relacjach, w każdej innej, czy to rodzinnych, czy to przyjacielskich, czy to zawodowych, przede wszystkim ważne są relacje i współpraca i jakby praca w grupie. Są sprawy ważne i ważniejsze, to już zupełnie na koniec. Pani typ na mecz Argentyna-Polska. No muszę być patriotką i powiedzieć, że Polska, więc mam nadzieję, że to będzie 1-0 przynajmniej, a jeżeli mamy już, to przynajmniej żebyśmy zremisowali. Ja, tak jak mówiłam panu redaktorowi, ja postaram się nie oglądać, bo jak siadam przed telewizorem, to nasi przegrywają, więc będę siedziała za drzwiami grzecznie i czekała na wynik meczu. Zawsze można radia posłuchać. Izabela Domagała, były członek zarządu województwa śląskiego, gościem w Radiu M. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Radio M 107,6 FM.